To jest 23. Europejskie Forum Rolników w Jasionce. Zawsze to miejsce wydawało nam się i debaty tu odbywane niezmiernie ważne. I dla polskiego rolnictwa, ale również i europejskiego. Zawsze mieliśmy tutaj bardzo godnych gości w postaci komisarzy unijnych, polskiego rządu. Natomiast nigdy nie myślałem, że to miejsce i Europejskie Forum Rolników będzie tak ważne jak w tym roku. Odbywa się ono w czasie, w którym Polska jest ogarnięta strajkami i protestami rolników. W zasadzie z dwoma postulatami. Korekty, likwidacji Europejskiego Zielonego Ładu i zagrożeń płynących z otwarcia granicy Unii Europejskiej, a w szczególności granicy polskiej, na wszystkie produkty bez żadnych ograniczeń z Ukrainy. W trakcie przygotowań do Europejskiego Forum uznaliśmy, że może być to miejsce spotkania protestujących rolników z władzami, a więc z ministrem i ministerstwem rolnictwa, żeby szukać porozumienia i rozwiązania tych najistotniejszych problemów dla polskich rolników. Pierwszy dzień był zdominowany właśnie przez obrady plenarne, w których brali udział przedstawiciele wszystkich trzech central związkowych rolniczych oraz środowisk i strajków tych największych protestów na polskich drogach i granicach. W sumie 7 osób zostało zaproszonych do takich negocjacji. Ze strony rządu w tych negocjacjach brał udział minister rolnictwa Czesław Siekierski oraz jego zastępca, który niedawno jeszcze razem z rolnikami protestował, a dziś jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Michał Kołodziejczak. To był bardzo trudny dzień i noc, w której szukaliśmy rozwiązań dla postulatów rolniczych. Tak jak mówiłem, po bardzo żmudnych, bardzo dokładnych i dociekliwych rozmowach i negocjacjach zawarliśmy uzgodnienie w zakresie w zasadzie wszystkich najważniejszych postulatów, jakie płynęły w ciągu ostatnich miesięcy do rządu w stosunku ze strony rolników. Zawarto uzgodnienie, pod którym podpisali się rolnicy i podpisał się rząd, i teraz przychodzi czas realizacji tego uzgodnienia. Nie będzie to łatwe, bo dotyczy nie tylko decyzji polskich, ale również decyzji Unii Europejskiej, i to właśnie polski rząd na forum Unii Europejskiej wniesie propozycje dotyczące generalnego uregulowania handlu z Ukrainą na produkty rolne, bo dość nierozważna, nieodpowiedzialna decyzja sprzed 2 lat spowodowała, że w zasadzie z dnia na dzień, z godziny na godzinę wspólny rynek europejski został kompletnie otwarty na tak wielkiego potentata w produkcji żywności jak Ukraina, i że to bardzo mocno destabilizowało zarówno cały rynek europejski, a w szczególności rynek polski, ponieważ Polska jest krajem granicznym. I zobowiązanie wynikające z tego zapisu dotyczy wniesienia na forum Komisji Europejskiej rozwiązań, które regulowałyby cały handel między wspólnotą a Ukrainą. Nie będzie to łatwe, bo mleko się rozlało, bo Unia ma takie poczucie, że chciała pomagać Ukrainie, równocześnie kompletnie nie zabezpieczając interesów rolników, a w szczególności rolników z Polski. A więc z tej drogi trzeba zawrócić w sytuacji, w której na Ukrainie trwa bardzo ciężka i dramatyczna wojna, również nasza wojna. Natomiast nie można
wspierając mocno Ukrainę w zakresie zbrojeń, finansów, równocześnie dopuścić do destabilizacji totalnej polskiego rynku rolniczego. I stąd to forum stało się takim miejscem spotkania po raz pierwszy i negocjacji o najważniejszych problemach dotyczących rolnictwa zarówno w całej Europie, jak i rolnictwa w Polsce. To możemy mieć dużą satysfakcję, że akurat tutaj się rolnicy z rządem spotkali i że udało się doprowadzić do uzgodnień w tych najważniejszych sprawach. A więc dzisiejszy dzień to dzień debaty o minionym dwudziestoleciu w rolnictwie europejskim, debaty, w której bierze udział premier Buzek, minister Ardanowski, wielu różnych ekspertów od rolnictwa, a więc zupełnie już inny od wczorajszego, ale ten wczorajszy był szczególny i chyba niepowtarzalny i bardzo się cieszę, że to udało się i że Europejskie Forum Rolników posłużyło jako pewnego rodzaju wehikuł do porozumienia wokół tych najtrudniejszych problemów polskiego rolnictwa.